Więc słuchajcie, wylądowałem w Berlinie, zalogowałem się właśnie w hotelu. Lokacja jest fajna, bo jest to Potsdamer Platz, więc bardzo blisko wszystkich atrakcji, ale na razie pokażę wam, jak wygląda pokój. Wchodzimy, oczywiście musicie otworzyć kartą i ta karta służy też jako wasze zasilanie do prądu. Czyli po wpięciu, o, witamy w elektryce. Wchodzimy sobie do pokoju. O, sympatycznie. Tak, miejsce do odpoczynku. No, my mamy trochę więcej rzeczy, bo po drodze do Polski. Oczywiście laptop, oczywiście jakieś rzeczy, oczywiście nasz nowy plecak sprzętowy. Wyspać się też oczywiście można. Jak potrzebujemy, mamy małą kuchenkę. Oczywiście z czajnikiem jakimś, jakieś kawy, herbaty. No, o, fajne. Zobaczcie, pomysłowe ładowarki jakieś. Tu mamy jakąś też. No właśnie. Światełko. No ale żeby nie było, nie? Mamy oczywiście suszarkę do dyspozycji. Safe, tak. Jakąś szafkę. Szafkę pod spodem. Oczywiście jest i łazienka. Także jak widzicie, gdzie mamy światło. Jestem tutaj z wami pierwszy raz, więc trudno mi coś więcej na razie powiedzieć, ale jest i prysznic, jeśli chcemy. Poczekajcie, poszukamy światła. A tu. No właśnie, widzicie? Tak. Wanna, ręczniczki, prysznic. A, to akurat standard hotelowy, więc tutaj nie wymyśliliśmy nic nowego. No właśnie, a co my jeszcze tu mamy? Słuchajcie, bo mamy jeszcze jakiś kwadracik magiczny. I to jest, proszę was, no, kibelek. Z kolejnym zlewikiem, z kolejnym zlewem, więc jak najbardziej wszystko jest. No ale dobra. O, zobaczcie, kotarka. Jak ktoś chce odpocząć, może sobie przesłonić i w części odpoczynkowej. A my spójrzmy, co mamy za oknem. W tle, tam za oknem w tle, to co widzicie tam. O, tak. To co widzicie tam, to jest właśnie Potsdamer Platz, więc w sumie blisko. I tam jeszcze dzisiaj będziemy. Także na tą chwilę, na początek naszej eskapady, widzicie, jak to wygląda.